Tomasz nie śpiał przed mikrofonem, a naszym gościem jest pan Sławomir Seredyn, miejski radny w Puławach, dyrektor szkoły podstawowej w Osinach i kandydat trzeciej drogi w wyborach na prezydenta Puław. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dlaczego chce pan zamienić fotel dyrektora szkoły na fotel prezydenta Puław? No bo nie wierzę, że edukacja, zresztą z takim też stażem, nie daje satysfakcji. Z pracy. No, zdecydowanie daje satysfakcję z pracy. Natomiast ja się czuję samorządowcem z krwi i kości od wielu lat. I powiem szczerze, ta myśl dojrzewała we mnie już od kilkunastu lat. Ponieważ już jako młody człowiek bardzo wcześnie rozpocząłem interesowanie się problemami miasta Puławy. Wcześniej jako dziennikarz w 2006 roku po raz pierwszy zostałem wybrany do Rady Miasta. I stwierdziłem, że to jest naprawdę sprawczość, ale sprawczość, która ma tak naprawdę pomagać ludziom rozwiązywać ich problemy. I ja zawsze jako samorządowiec słuchałem ludzi, rozmawiałem z ludźmi i jeżeli widziałem, że jest jakiś problem do rozwiązania, to najpierw jako dziennikarz, później jako samorządowiec naciskałem na władze lokalne i te zmiany wprowadzaliśmy. Począwszy od chociażby likwidacji jakichś barier architektonicznych, od budowy ścieżek rowerowych, to wszystko sprawiało satysfakcję. Jeżeli się widzi, że coś jest pozytywnie załatwione, to jest to skuteczne. I ta myśl dojrzewała. Dlatego zdecydowałem się kandydować na prezydenta, żeby właśnie jeszcze bardziej słuchać ludzi, jeszcze bardziej realizować ich potrzeby. Puławy potrzebują zmiany, potrzebują gospodarza, który będzie łączył, a nie dzielił i rozwiązywał problemy, o których też pan no właśnie tutaj wspomina. To znaczy, że Paweł Maj nie jest takim prezydentem, nie jest prezydentem, który łączy, nie jest prezydentem, który no jest dobrym gospodarzem? Ja powiem tak, nieistotnie jest tutaj Paweł Maj w tym całym wyścigu o fotel prezydenta. Istotne są Puławy i ja naprawdę chcę rozwiązywać problemy Puław, a moim zdaniem pan Paweł Maj ich nie rozwiązuje. Mam takie wrażenie, że on żyje tak jak pączek w maśle, myśląc, że jest tak cudownie. Natomiast rzeczywiście Puławy mają problemy i tych problemów pan prezydent nie rozwiązuje. Czego dziś w takim razie najbardziej Puławom potrzeba, pana zdaniem? No przede wszystkim niż demograficzny. I to, co się zadziało w ostatnich latach, jest przerażające. Chcę tylko powiedzieć taką liczbę. Przez ostatnie 25 lat z Puław ubyło około 10 tysięcy mieszkańców, ale z czego ponad 4300 wypadło na ostatnie 5 lat. To są problemy, które łączą, jeśli chodzi o województwo, choćby lubelskie, wszystkie te dawne miasta wojewódzkie, czy duże miasta, które muszą się zmagać z ogromnym problemem wyludniania, zmniejszenia liczby ludności, z wyjazdami młodych ludzi do pracy do większych miast. Tak, zgadzam się. Tylko, że moim zdaniem samorząd ma pewne narzędzia i możliwości, żeby temu przeciwdziałać i powinniśmy to robić, bo to jest w interesie nas wszystkich. Panie redaktorze, Puławy były wcześniej budowane na około 60-70 tysięcy mieszkańców. Taki był plan budowania tego miasta. Dzisiaj liczba spadła poniżej 403 tysięcy. Jeżeli to tempo będzie w tak zastraszającym tempie się posuwać, to za chwilę będziemy mieli bardzo duże problemy z różnymi rzeczami i z oświatą, ale także z cenami na przykład za usługi komunalne, no bo wiadomo, im mniej osób w tym systemie, tym droższe będą opłaty i to jest w interesie nas wszystkich, żebyśmy zapobiegli temu i zaczęli ten problem rozwiązywać. To jeśli pan mówi, że miasto czy samorząd ma instrumenty, które pozwolą właśnie zahamować, zatrzymać albo odwrócić wręcz tę niekorzystną tendencję, to co pan ma na myśli? To znaczy, jak to należy zrobić? Ja przede wszystkim chcę postawić na młodzież i jest to w interesie także seniorów. Dlaczego? Uważam, że trzeba młodym ludziom pokazać, że Puławy są dobrym miastem do życia. I powiem tak, ja rozmawiam z przedsiębiorcami i wielu przedsiębiorców mówi tak, my chcemy specjalistów do pracy, a my ich nie mamy.
Jednocześnie mówię to z doświadczenia, ponieważ wychowałem teraz dwoje dzieci, które już weszły w wiek dorosły, są obecnie studentami w Warszawie i miałem dużo kontaktu z młodymi ludźmi w czasie ostatnich kilku lat, kiedy koleżanki, koledzy syna czy koleżanki córki przychodzili do nas i rozmawialiśmy o tym. Na przykład oni się nie potrafili odnaleźć na rynku pracy w Puławach. Oni nie wiedzieli, co w Puławach jest potrzebne, co studiować, żeby po studiach można wrócić do Puław. To jest pierwsza strona medalu. Więc ja proponuję miejski program doradztwa zawodowego rozwinięty we współpracy z przedsiębiorcami, którym by pokazalibyśmy młodym ludziom, że w Puławach można znaleźć pracę, jeżeli się odpowiednio człowiek wykształci. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest mieszkalnictwo. I teraz bardzo wysokie są ceny mieszkań, na przykład w dużych ośrodkach w Warszawie czy w Krakowie. Jeżeli byśmy skorzystali z rządowych programów, w których jest bardzo dużo, czy to społeczne inicjatywy mieszkaniowe, czy społeczne budownictwo czynszowe, czy nawet programy komunalne, to moglibyśmy zaoferować w Puławach tańsze mieszkanie na wynajem, co by na pewno było z korzyścią dla tych młodych ludzi. Mogliby chętniej tu przyjechać. Pokazalibyśmy im pracę, pokazalibyśmy im mieszkanie. Ale oczywiście też musimy się starać o nowych inwestorów i o nowych pracodawców. I to jest bardzo duże pole do działania. Myślę, że miasto powinno bardziej się angażować we wszelkiego rodzaju jakieś wydarzenia networkingowe, gdzie są jakieś eventy, jakieś spotkania, gdzie są targi z różnymi przedsiębiorcami, tak żeby ich tutaj zachęcać. Mamy piękny park naukowo-technologiczny, trzeba go wykorzystywać i trzeba tam ściągać kolejnych inwestorów, tworzyć nowe miejsca pracy. Chociaż oczywiście podstawą jest zapewnienie dobrego bytu, czyli mówiąc wprost, wysokie czy wyższe, odpowiednio atrakcyjne zarobki, które mogą jednak przyciągnąć, bo te propozycje, o których pan mówi, czy one mogą tylko ewentualnie wspierać takie, czy nie ma pan wrażenia, że one mogą wspierać to, co może być kluczowe, czyli wysokie zarobki? No tak, ale jeżeli porównamy to z cenami życia i kosztami życia w innych miastach, to się okazuje, że jednak opłacalniejsze jest mieszkać w mniejszych ośrodkach, a Puławy są świetnie przygotowane. Nie mamy problemów z przedszkolami, nie mamy problemów miejsc w szkołach, wręcz niedługo będzie ich bardzo dużo, tych wolnych miejsc. Mamy świetną bazę sportową. Wiele z tych rzeczy udało się dzięki temu, że przez wiele lat rozwijały się zakłady azotowe w Puławach. To na bazie tej wielkiej firmy, można powiedzieć, funkcjonowały w dużej mierze Puławy, puławskie rodziny. Myśli pan, że to się dzisiaj zmieniło? Stąd taka sytuacja, o której pan mówi, demograficzna, ludnościowa właśnie? Może na razie się jeszcze nie zmieniło i oby się nie zmieniło, ponieważ wiemy wszyscy, jakie problemy zakłady azotowe przeżywają. I dlatego tutaj jest bardzo ważna, kluczowa sprawa, żeby te zakłady azotowe stanęły na nogi. One zawsze, te zakłady zawsze przyciągały pracowników, między innymi dobrymi zarobkami. Tak, i teraz kluczowa sprawa jest, żeby po tych kilku latach rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy tak naprawdę te zakłady azotowe zostały, postawione w bardzo trudnej sytuacji finansowej z dużymi stratami, żeby w końcu przejęli je fachowcy, menadżerowie chemiczni, którzy się naprawdę na tym znają i którzy wyprowadzą te zakłady azotowe. Do tej pory? Nie, do tej pory było bardzo dużo zmian personalnych, zmieniali się co chwila prezesi. Byli to moim zdaniem nominaci polityczni, którzy nie do końca potrafili tymi zakładami zarządzać. Mówi pan o rządach Prawa i Sprawiedliwości, czy także poprzednikach? No bo na też rządach rotacje... ostatnich latach, kiedy tak naprawdę tak bardzo pogorszyła się sytuacja zakładów azotowych. Mówi pan z jednej strony o tych wyludnianiach, o kwestii pracy, ale też w pana programie są, można powiedzieć, takie dosyć przyziemne, dla niektórych być może drobne sprawy, kwestia oczywiście infrastruktury drogowej, ale na przykład problemów z parkowaniem w mieście. Jak pan chciałby usprawnić akurat ten problem? Czy generalnie problem z parkowaniem występuje w większości teraz miast, bo wszyscy wiemy, ile teraz ludzi mają samochodów. Tu zdecydowanie trzeba budować parkingi wielopoziomowe. Myśli pan, że Puławy na to stać?
Będziemy musieli się z tym zmierzyć i poszukać na to dodatkowych środków, także i zewnętrznych, żeby takowe parkingi powstawały, ale też musimy się zastanowić nad kompleksowymi rozwiązaniami drogowymi, bo to nie chodzi tylko o parkingi, chodzi też o bezpieczeństwo dzieci wokół szkół, o bezpieczeństwo na ulicach. Widzimy, jak w tej chwili niektóre uliczki są zastawiane samochodami, że ciężko przejechać, nie mówiąc już, że te samochody często stoją też na chodnikach i generalnie przy przejściach dla pieszych. To są problemy, które musimy rozwiązać. Jeżeli zostanę prezydentem, to zajmę się kompleksową analizą tej sytuacji. Przeanalizujemy, jakie są jeszcze możliwości, gdzie można te parkingi pobudować, bo jak dzisiaj, przeorganizować. Bo dzisiaj tendencja, przynajmniej w dużych miastach, jest taka, a za chwilę to właściwie będzie nasza rzeczywistość i codzienność, żeby samochody z centrów miast, z dużych miast wyprowadzać. A nie zapraszać. No tak, ja mówię o parkingach bardziej osiedlowych, gdzieś w okolicach osiedli dużych, a nie w centrum miast, bo rzeczywiście w centrum Puław jakiegoś takiego wielkiego problemu z parkowaniem nie ma. On jest bardziej na osiedlach. Co jest bolączką zresztą nie tylko takich miast jak Puławy, ale innych podobnych. Wspomniał pan o tym, że kwestia rozwiązania problemów, z którymi boryka się młodzież i zaproszenie ich do bycia takim współgospodarzem Puław wiąże się z sytuacją także seniorów. Jaką propozycję dla seniorów ma Sławomir Seredyn? Czy będzie miał prezydent Sławomir Seredyn? Oczywiście, jeśli mieszkańcy, wyborcy Puław tak zdecydują. To ja zaraz powiem, tylko jeszcze nawiążę do tej młodzieży. Szanowni Państwo, zwracam się tutaj do wszystkich seniorów, którzy nas słuchają. Żadna pomoc instytucjonalna, żadne jakieś działania rządowe nie pomogą Państwu tak, jak gdyby się udało, żeby młodzież wróciła do Puław. Tak, gdyby Państwa dzieci po studiach wróciły do Puław, to by była najlepsza opieka dla seniorów i dlatego ja będę dążył do tego, żeby nie tylko młodzież, ale także ci, co wyjechali za granicę, wrócili do Puław, także ci, co mieszkają, żeby znaleźć tutaj pracę, bo wtedy będzie rzeczywiście opieka. Natomiast jeżeli chodzi o seniorów, to no, ja mam taki program, żeby w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, żeby jak najbardziej deinstytucjonalizować tą pomoc społeczną. Czyli żeby na przykład wprowadzić asystentów osobistych, żeby zwiększyć ilość godzin opiekunek, żeby też pomóc w takich codziennych sprawach, pomoc taka door to door, prawda? Czyli że na przykład pomoc w zakupach, czy zawiezieniem do lekarza. To wszystko można zrobić i to jest nasza oferta, ponieważ mieszkańcy Puław, ci starsi, ale także chorzy, niepełnosprawni muszą się poczuć bezpieczni i zaopiekowani. Pan jako dyrektor szkoły, nauczyciel z wieloletnim stażem ma też ofertę dla oświaty, dla edukacji. To jest ta dziedzina, która pochłania jednak chyba największą część działalności samorządu, ale też samorządowego budżetu. Pan to też doskonale wie. Z jednej strony jako dyrektor, z drugiej strony jako samorządowiec, jako radny. Puławy mają problem z oświatą i będą mieć jeszcze większy, ponieważ bardzo mało dzieci się rodzi. Chcę powiedzieć tak, że tylko w ubiegłym roku urodziło się tych dzieci tylko niecałe 230 osób, co pokazuje, że za 7 lat, jeżeli te dzieci pójdą do pierwszej klasy, to będzie tylko 10 klas pierwszych we wszystkich szkołach podstawowych, gdzie w tej chwili jest 9 szkół i my w tej chwili tak naprawdę mamy szkoły, gdzie były po 4 klasy. Jeżeli dojdzie ten niż, to będzie gigantyczny problem. Tylko ja chcę powiedzieć jasno, głośno i zdecydowanie, że nie będzie z mojej strony żadnych reform narzucanych ani siłą, ani zaskoczenia, tak jak robili to moi poprzednicy. Jeżeli jakakolwiek zostanie wprowadzona propozycja dla oświaty, to zostanie ona wypracowana. Ja wierzę w to, że da się wypracować wspólne stanowisko, ponieważ zarówno dyrektorzy, nauczyciele, jak i rodzice to są naprawdę ludzie inteligentni i ja wierzę, że my potrafimy wypracować wspólne stanowisko, w jakim kierunku ma pójść ta oświata. A że musimy coś zrobić, to musimy, bo jeżeli nie zrobimy, to za chwilę będzie po jednej klasie w szkole i dopiero wtedy będzie za późno. Jeśli mówi pan o swoich swoich poprzednikach, to ma pan na myśli wyłącznie pana prezydenta Maja, czy jednak także prezydenta Janusza Grobla, którego był pan, można powiedzieć, współpracownikiem bliskim? W kadencji 2014-2018 nie byłem radnym. Natomiast mam na myśli przede wszystkim
to, że reforma, obie propozycje zmian w oświacie, które były zarówno za pana Grobla, jak i za pana Maja, zaraz powiem o panu Maju, były to reformy narzucane siłą. Nie były one wypracowane i uzgodnione ze środowiskiem nauczycielskim. One się nie mogły udać. One się nie mogły udać, bo po prostu bo ktoś próbował siłą wprowadzić reformę. Natomiast za kadencji pana Maja była reforma wprowadzona z zaskoczenia, bo to polegało to na tym, że szkoła podstawowa 3, numer 3 miała przejść do szkoły podstawowej numer 10, rzekomo na to, żeby zwolnić miejsca dla uchodźców z Ukrainy. I tak naprawdę miało być przeniesienie tej szkoły, co wiązałoby się pewnie no, z tym, że... pamiętamy, ogromne emocje towarzyszyły tym. Ogromne emocje, łzy dzieci, płacz w pokojach nauczycielskich. Młodzież to niesamowicie dziś przeżywało. Tak się nie robi, tak się nie postępuje. Dzieci nie mogą przeżywać czegoś takiego. Dziecko, które się uczy, powinno mieć zapewniony spokój. Powinno dokończyć tą edukację w szkole, w której rozpoczęło. Nie można mu robić takich jazd emocjonalnych i dlatego ja byłem przeciwny tej sytuacji. Będę i zawsze będę bronił takich właśnie rozwiązań, żeby będę bronił sytuacji takiej, w której dzieci nagle są wyrwane ze swojego środowiska, nauczyciele się boją pracy. Nie, nie może być takiej sytuacji. Choćby to miało trwać wiele miesięcy, będę dążył do tego, żebyśmy wspólnie podjęli odpowiedzialną decyzję i wtedy ta reforma się uda. Wyzwanie oczywiście na szczeblu samorządu będzie dla każdego prezydenta Puław niemało. O ten urząd bój, no szykuje się bardzo duży, zacięta walka. Najwięcej kandydatów spośród dużych miast w regionie macie w Puławach. Jak pan myśli, skąd takie zainteresowanie tymi wyborami u was w mieście? Myślę, że ostatnia kadencja, która pokazała, że tak naprawdę nie było porozumienia w Radzie Miasta, że było dużo konfliktów, pan prezydent nie otrzymywał wotum zaufania, spowodowała, że jednak większość osób, które kandydują, no sprzeciwiają się takiej polityce i takiemu samorządowi. Ja jestem człowiekiem, który zawsze się starał szukać kompromisu, zawsze się szukał starać porozumienia. Nigdy się nie dawałem w żadne jakieś dyskusje polityczne i chcę dalej służyć mieszkańcom Puław i dlatego ja zdecydowałem. Natomiast jakie inne osoby mają pobudki, no nie chcę za nich odpowiadać. Natomiast ja mogę zagwarantować, że jeżeli to ja zostanę wybrany, to doprowadzę do tego, że w mieście będzie naprawdę porozumienie, że będzie współpraca i każdy komitet, który wprowadzi radnych, znajdzie swoje na przykład przedstawicielstwo w prezydium różnych komisji, po to, żebyśmy wspólnie... Nawet współpracownicy obecnego prezydenta? Oczywiście, nawet współpracownicy obecnego prezydenta, dlatego że ja wyobrażam sobie samorząd jako... taki, który nie ma baw politycznych, taki, który jest ponad podziałami, bo przecież to, czy powstanie jakaś droga, czy powstanie jakikolwiek kolejny plac zabaw, czy tym podobne rzeczy, to nie ma baw politycznych. I ja sobie to wyobrażam w ten sposób, że jeżeli ktokolwiek będzie chciał współpracować, to będzie miał o taką możliwość. Chociaż te barwy polityczne, one w kampanii są oczywiście widoczne. Tych kandydatów w Puławach jest 6, jeśli chodzi o wybory prezydenckie. Ewa Wójcik, poza wspomnianym także Pawłem Beata Kozik, Grzegorz Nowosadzki, no pan i Mariusz Wicik. Którego z tych kandydatów, kandydatek pan obawia się, jeśli pan się obawia najbardziej? Ja się nie skupiam na kontrkandydatach. Ja patrzę na siebie. Ja chcę przekonać mieszkańców Puław, że możemy pójść do przodu i skupiam się na tym, żeby dotrzeć do jak największej liczby osób ze swoim programem. Także naprawdę nie analizuję kontrkandydatów. To jeśli panu przyjdzie realizować ten program po kwietniowych wyborach, to czyli mieszkańcy to panu zaufają i pan zostanie prezydentem, jaka będzie pierwsza decyzja, może pierwsze decyzje Sławomira Seredyna na stanowisku prezydenta Puław? Pierwsza decyzja to na pewno będzie taka, że ja będę chciał przeprowadzić audyt finansowy miasta, bo chcę zobaczyć, w jakiej sytuacji jest tak naprawdę finansowe miasto, bo miasto jest bardzo zadłużone. W tej chwili jest ponad 160 milionów, więc chcę zobaczyć tak naprawdę, na czym stoimy i gdzie są jeszcze rezerwy, ale to jest decyzja. Natomiast działanie, to myślę, że pierwsze działanie to będzie skierowane w kierunku zakładów azotowych i pracowników, związków. Będę chciał się z nimi spotkać i być takim pośrednikiem łączącym pomiędzy tutaj Puławami
ministrami, a ministerstwem, a ministrem. Myśli dlatego, pan, że urząd prezydenta ma taką, prezydenta miasta, ma taką moc sprawczą, żeby nie zmienić? Ma mocy sprawczej, tylko ma obowiązek, bym powiedział, żeby walczyć o swoich mieszkańców. I ja na pewno zaangażuję się w jakieś pośrednictwo, w jakieś rozmowy. Będę się starał także wysłuchać pracowników zakładów azotowych, wysłuchać związkowców i zaprosić także ministrów czy ministra odpowiedzialnego za spółkę do Puław, żebyśmy wspólnie wypracowali stanowisko, bo nie ma nic ważniejszego w Puławach niż zawalczenie teraz o to, żeby ten zakład przetrwał i żeby wyszedł na prostą. Już są oczywiście pozytywne sygnały, bo pierwsze już ostatnie dane pokazują, że rzeczywiście jest troszeczkę lepiej i troszeczkę wyższe są, jest wyższa sprzedaż, troszeczkę to wszystko rusza. Spółka przede wszystkim uzyskuje płynność i ja na pewno się skieruję w tą stronę. Ale też, panie redaktorze, jeszcze jedno słowo. Ja bym też chciał przeanalizować wnioski inwestycyjne, które są w Puławach, które składają mieszkańcy. Bo my przez wiele lat budowaliśmy bardzo duże inwestycje, natomiast jest wiele takich wniosków drobnych, o które ludzie prosili i te wnioski były nierealizowane ze względu na brak środków, jak chociażby remont ulicy Tuwima, która jest naprawdę w bardzo złym stanie, jak chociażby chociażby droga Kowalskiego do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w Puławach. To są takie drobne inwestycje, które musimy zrealizować. Chciałbym wykonać taki audyt tego, o co mieszkańcy proszą i wyjść im naprzeciw i w pierwszych latach zaplanować realizację tych drobnych inwestycji po to, żeby poprawić komfort życia, bo taka jest rola samorządu. My musimy poprawiać komfort życia mieszkańców Puław. Na to oczywiście mieszkańcy Puław liczą, komu ten komfort, poprawa tego komfortu przypadnie. Oni oczywiście również zdecydują w wyborach samorządowych 7 kwietnia, pierwsza tura tych wyborów. Jeśli będzie potrzebna dogrywka 2 tygodnie później, druga tura. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Sławomir Seredyn, miejski radny w Puławach, dyrektor szkoły podstawowej w Osinach i kandydat obozu trzeciej drogi w wyborach na prezydenta Puław, był naszym gościem. Bardzo dziękuję jeszcze raz za rozmowę. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Dziękuję państwu. Do widzenia.